Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest wokół twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. To był fragment z Ewangelii świętego Mateusza, 7 rozdział, od początku. Przypomniała mi się taka jedna, nawet dwie historie. Pierwsza zdarzyła się w moim kościele w Kielcach, to ponad 20 lat temu, a druga zdarzyła się tutaj już w kościele w Warszawie, chyba to było 10 lat temu. W pierwszym kościele pewna dziewczyna ze zboru zgrzeszyła i bez ślubu zaszła w ciąży z jakimś mężczyzną. To było powiedziane na nabożeństwie, ona spokutowała, ale wyszła jakaś inna dziewczyna i bardzo ostro napomniała tą całą sytuację, że tak nie powinno być, że to jest grzesznica, że nie powinno jej się dopuszczać do kościoła, do nabożeństw. I z tego co pamiętam, nie minęło pół roku, a ta dziewczyna, która napominała tamtą pierwszą, sama zgrzeszyła i zaszła w ciążę. Było to dla całego kościoła bardzo wstrząsające, bo wydawało się kościołowi, że ta druga dziewczyna jest o wiele bardziej święta, chodzi z Bogiem blisko i nie mogłaby czegoś takiego zrobić. Już samo to napomnienie pokazało, jak bardzo dba o czystość innych, więc zapewne powinna też o swoją dbać czystość, jednak to się nie stało. Sama zgrzeszyła w ten sam sposób, jaki potępiała pół roku wcześniej. I co ciekawe, jakieś 10 lat później, gdy już byłem w kościele w Warszawie, zdarzyła się niezwykle podobna sytuacja. I znowu jakaś dziewczyna grzeszy. Później wyznaje to przed kościołem, pokutuje, a jakaś inna dziewczyna znajduje się w tym momencie, wstaje w krzesłach, dokładnie to pamiętam, wstała wtedy w całym tym zgromadzeniu i zaczęła ostro napominać, dlaczego coś takiego się stało, że ten kościół nie jest święty, że ta dziewczyna, która zgrzeszyła, też powinna być poważnie napiętnowana. I co się dzieje? Sytuacja się powtarza. Za kilka miesięcy czy pół roku ta sama dziewczyna, która piętnowała tą pierwszą, przed całym zborem wyznaje, że popełniła taki sam grzech. I dla mnie to było bardzo znaczące, że jeżeli my nie mamy miłości do naszych bliźnich, jeżeli nie potrafimy ich podnieść, kiedy zgrzeszą, szczególnie wśród wierzących, to następuje taka sytuacja, że Bóg może odsunąć od nas swoją łaskę i możemy być wtedy o wiele bardziej nasileni na ten sam grzech, który piętnowaliśmy. To tak samo była sytuacja kiedyś z Dawidem, że wielu go potępiło za grzech, który uczynił. Był to o wiele poważniejszy grzech, gdyż najpierw cudzołożył z żoną swojego wojownika, a później kazał tego samego wojownika zabić na polu bitwy. Jak pamiętamy, został za to ukarany śmiercią dziecka, które spłodził z Batrzebą. Ale co ciekawe, Dawid był bardzo blisko Bożego serca, spokutował z tego grzechu i później Bóg nazwał go, że to jest człowiek bliski jego sercu. Wiele dzisiejszych wierzących skreśliłoby wszystkie cztery dziewczyny, skreśliłoby Dawida, zakazałoby im jakiejkolwiek służby w kościele albo wyrzuciłoby ich z kościoła.
Jednak pamiętajmy o tym, że Dawid został przez Boga nazwany człowiekiem bliskim jego sercu. Jakimś dziwnym trafem Bóg woli mieć do czynienia z ludźmi, którzy upadną i w pokorze do tego się przyznają i pokutują, niż z ludźmi, którzy w swojej pysze chełpią się tym, że oni są doskonali. Jest to pewna przestroga dla tych, którzy są doskonali, chcą się tym chełpić, że jest blisko do ich upadku, więc lepiej, żeby uważali. Oczywiście jest to bardzo ważne, żebyśmy nawzajem pilnowali swojej świętości, żebyśmy się wspierali, żebyśmy się błogosławili. To nie jest tak, że mamy teraz tolerować grzech w Kościele. Oczywiście, jeżeli ktoś grzeszy w Kościele, możemy go na jakiś czas zawiesić, możemy go upomnieć, możemy się z nim modlić, ale jeżeli człowiek się upamiętuje, czyścimy tablicę jego grzechu tak samo, jak czyści ją Bóg. Jeżeli Bóg czyści tablicę grzechu człowieka, nie jesteśmy upoważnieni do tego, aby tą tablicę trzymać i ją pokazywać innym i wspominać ten grzech latami temu człowiekowi albo plotkować na takiego człowieka. Po cichu, z uśmiechem do niego mówić, że jest wszystko w porządku, a liderzy między sobą albo między wierzącymi, żeby mieli plotkować, że ten człowiek już jest skreślony przez Boga i przez nich. Życzę wszystkim upamiętania i szukania prędzej belki w swoim oku niż źdźbła u swoich braci. Pozdrawiam.